Cześć, z tej strony Domanu, a w tym materiale przyjrzymy się z każdej strony karcie hero Włodzimierza Smolarka, co do której uważam, że w końcu jako Polacy możemy być z niej naprawdę dumni i to nawet jeśli nie jesteśmy w jej posiadaniu. Bo co prawda Smolarkiem gra się fantastycznie, o czym opowiem za chwilę, ale w Ultimate Team nareszcie pojawił się Polak, który jest realnie coś warty nawet na swej podstawowej wersji i który przyciąga uwagę graczy z zagranicy. Bo jak wiemy, Lewandowskiemu zawsze brakowało tempa i jego karta pomimo tego, że FIFA 23 należy do grona najwyżej ocenionych, to i tak już teraz kosztuje jakieś grosze, a z kolei Jerzy Dudek, jak na bramkarza w realiach FUT, no nie jest zbyt wybitny i też lada moment będzie chodzić pewnie po 20 tysięcy, a nie chodzi tyle jeszcze teraz, bo ma nałożone zbyt wysokie widełki i nikt nie może go sprzedać. No a Włodzimierz Smolarek, nie dość, że nieoczekiwanie otrzymaliśmy kartę Polaka z czasów, gdy nasza reprezentacja coś znaczyła w świecie, to dodatkowo już teraz przed premierą gry kosztuje ona niemalże 200 tysięcy monet, a z pewnością gdy FIFA 23 wystartuje, będzie ona kosztować jeszcze więcej i patrząc ogólnie jest zdecydowanie więcej kart hero tańszych od Smolarka, aniżeli droższych. To jest już coś, no ale przyznać trzeba też, że statystyki Włodzimierza wyglądają niebywale dobrze i gdy tylko do internetu wyciekły nadchodzące karty hero, to wiele osób, również z zagranicy, wyróżniało właśnie naszego rodaka jako jednego z największych rzeźników możliwych do zdobycia w grze. Oczywiście pomimo tego, że ta karta jest faktycznie bardzo dobra i powiem o niej zaraz wiele miłych rzeczy, to musimy pamiętać, że rozwój gry będzie z pewnością tak ekspresowy, iż Smolarek w swej podstawowej wersji będzie użytecznym zawodnikiem pewnie gdzieś do końca roku, ewentualnie do końca stycznia, aczkolwiek opierając się na doświadczeniu z ubiegłego sezonu, uważam, że to jest i tak świetny wynik, no a poza tym już teraz wiemy, że Włodzimierz otrzymał lepszoną wersję na Mistrzostwa Świata, a w przyszłym roku zapewne dostanie jeszcze ze dwie karty z okazji urodzin FUT czy zmiennokształtną, więc realnie jest naprawdę szansa, że Smolarkiem będziemy mogli bawić się przez cały rok, aczkolwiek póki co jesteśmy jeszcze na starcie gry, mamy jego podstawową wersję i to nią teraz się zajmiemy. Generalnie sprawa wygląda tak, że pomijając to, iż nasz były reprezentant ma 3 gwiazdki sztuczek łamane na 3 gwiazdki słabszej nogi, a do tego nie posiada on żadnej cechy dla gracza, takiej jak chociażby dryg, to ten gość nie ma realnie żadnych minusów, a wiele rzeczy, które robi on na boisku, zdają się być jeszcze lepsze od tego, co wskazują statystyki i najprościej mówiąc wynika to w dużej mierze z tego, że Smolarek całkiem nieźle wpasował się w metę FIFA 23. Nasz rodak mierzy raptem 171 cm wzrostu, ale nie jest to gość jak Leo Messi, który kładzie się na murawie po byle popchnięciu przez rywala, a wręcz przeciwnie, posiada bardzo krępą sylwetkę, a do tego aż 84 siły i 97 równowagi. No i dzięki temu naszej gwiazdy nie da się zbyt łatwo wyłożyć na trawę, a wręcz przeciwnie, nawet ci lepsi obrońcy jak Van Dijk, Marquinhos i Varane mają problem z wyłuskaniem mu piłki, no i z reguły wszystko co mogą zrobić to oprzeć się na jego plecach, by czekać na dalszy rozwój akcji. Więc ta siła w połączeniu ze świetną równowagą oraz dryblingiem sprawiają, że pomimo iż Włodek ma tylko 3 gwiazdki sztuczek, to fantastycznie kręci się on między obecnymi topowymi obrońcami z przytrzymaniem przycisku R1, no a że trudno wytrącić go z równowagi, taki prosty dribbling stosunkowo często kończy się albo oddanym strzałem, albo wywalczeniem stałego fragmentu gry, co w FIFA 23 zdarza się raczej dość rzadko w przypadku innych zwykłych piłkarzy. Więc z jednej strony szkoda, że z użyciem tej karty nie porobimy trików takich jak El Sombrero, Mangidi Spin czy Free Touch Roulette, ale z drugiej strony w tej grze znajdziemy dużo driblerów, którzy są słabsi fizycznie, a tak niskiego, napakowanego w barach i silnego piłkarza nie spotyka się zbyt często. Kolejna ważna kwestia to oczywiście strzały, które na karcie ocenione są na 85, ale w ramach nich ta najważniejsza statystyka, czyli wykończenie, wynosi aż 89. Więc w tym aspekcie nasz rodak jest także rzeźnikiem i lewą stopą dosłownie masakruje bramkarzy i to bez względu na to, czy oddaje strzał siłowy, finezyjny czy przewrotką, no a do tego wbrew temu, co podają statystyki, ta ta stopa spisuje się także fantastycznie w przypadku uderzeń zza pola karnego. Więc z jednej strony legenda Widzewa Łódź ma tylko 3 gwiazdki słabszej nogi, ale z drugiej strony mając tak fenomenalną lewą stopę, nią można i tak zagrozić bramkarzowi z każdego miejsca na boisku. Bo po zejściu z prawego skrzydła możemy oddać na bramkę mocny strzał finezyjny, a po zejściu z lewego skrzydła jesteśmy w stanie uderzyć siłowo, szczuba czy też zewa.
I to świetnie pokazują klipy z gry w tle. Aczkolwiek muszę w tym miejscu przyznać, że o dziwo jego strzały z czuba są jeszcze lepsze od tych finezyjnych. Natomiast ogólnie jego uderzenia są bardzo dobre i w tych pierwszych tygodniach życia FIFA 23 na pewno będą wyróżniać się na tle zdecydowanej większości rywali. Idąc dalej, bohater dzisiejszego odcinka ma aż 91 tempa, a w tym przyspieszenie notowane wyżej od szybkości biegu i co istotne od tej odsłony gry, styl przyspieszenia kontrolowany. Więc z jednej strony to robi wrażenie i póki co jest to świetny wynik, bo Włodek mieści się w czołówce sprinterów, natomiast nie mieści się jeszcze w tym absolutnym topie najlepszych z najlepszych i ogólnie ma świetny odskok od przeciwnika, zarówno z piłką przy nodze, jak i bez niej, ale podczas biegu na dłuższym dystansie, no z kolei jakoś nadzwyczajnie nie odskakuje już od rywala. Bardzo istotną kwestią jest też to, że jako striker nasz rodak posiada podania ocenione aż na 80, co nie dość, że jest oczywiście dodatkową przydatną umiejętnością, to sprawia, że realnie jako skrzydłowy jego overall wewnątrz gry wynosi aż 87, czyli możemy legalnie powiedzieć, że Włodzimierz Smolarek jest ukrytą bestią, no bo zresztą możemy przełączyć go nawet na pozycję lewego skrzydłowego, gdzie również radzi sobie on bardzo dobrze, natomiast widząc, jak masakruje on rywali w polu karnym swoją siłą, i widząc to, jak świetny ma on wszelkie strzały, to stawianie go na skrzydle jest nieco marnotrawstwem. Oczywiście, jak można się spodziewać, z racji na wzrost, Smolarek nie jest mistrzem gry głową, natomiast nie jest on też bezradny podczas walki w powietrzu, bo oprócz skoczności i celności główek ocenionych kolejno na 78 oraz 81, no tak jak wspomniałem wcześniej, potrafi się on również zastawiać przy przeciwniku, nie dopuścić go do lecącej piłki i samemu przejąć podanie, by nawet niekoniecznie odegrać się głową, ale po prostu zgasić futbolówkę i mając rywala na plecach odwrócić się z nią w stronę bramki, by zmasakrować bramkarza swoimi wybitnymi strzałami lewą nogą. Więc jak widzicie, ogólnie nie spodziewałem się tego, no ale jestem zachwycony tą kartą. I jej w końcu doceniło jakiegoś naszego legendarnego zawodnika i zrobiło z niego ciemiężyciela w realiach gry. Oczywiście szkoda, że z racji na tę swoją siłę Smolarek może zdawać się być nieco topornym zawodnikiem, bo nie wykręcimy nim najlepszych sztuczek, no a do tego ta słabsza noga, chociaż jak widzieliście, da się nią zdobyć fantastyczne bramki i ogólnie wygląda ona nieco lepiej niż jakby była oceniona na 3 gwiazdki, to mimo wszystko chociażby przy strzałach po bardzo dużym skosie często posyła piłkę nad bramką. No ale z drugiej strony, skoro Włodzimierz potrafi masakrować bramkarzy swą lewą stopą dosłownie z każdego miejsca na boisku, to też nie jest aż taki duży problem i ostatecznie oceniam go następująco. Słyszałem opinię, że nasz rodak w realiach Ultimate Team to jest taki polski Butragueño, ale jest to raczej opinia nieco ujmująca Smolarkowi, bo Butragueño jest po prostu szybki, ma świetne strzały i 5 gwiazdek słabszej nogi, no a tak poza tym fizycznie gość nie istnieje. No a nasz rodak oprócz tempa i wykończenia potrafi też podawać i walczyć fizycznie jak niedźwiedź. Włodzimierz Smolarek był też znany z tego, że przetrzymywał piłkę w narożniku. Nawet jeśli wpiszemy jego imię i nazwisko na YouTube, to pierwsza pojawiająca się fraza to właśnie Włodzimierz Smolarek w narożniku. Natomiast ja tego nie robiłem, bo mając jego kartę prowadziłem w każdym meczu przynajmniej 2 bramkami nad przeciwnikiem i zamiast stać w narożniku i grać na czas, lepiej było po prostu polować na jeszcze jednego efektownego gola w wykonaniu naszej legendy. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!